Cześć, witajcie z tej strony Dientrok. Jestem się Miłosz. Siemanko. Center. Coś tutaj centera nie słychać. Prokuba. Dzień dobry. Siema. Dzień dobry. Gdy tu by pociekali się reszta? Również jest z nami Szajk. Dzień dobry. Ksamus. Witam. I Kamiś. A? I jeszcze z nami jest Rokes, który tutaj zaraz mnie nas jechał. Siema. Tutaj o jedzie z przyczepami. Dobra, także co, ruszamy, nie? Woli. A ja? A ty dawaj Ksamus. A, jeszcze z nami jest Kuba. Kuba. Tylko że mam dzisiaj problemy techniczne, mam ogólnie sama czy coś. I niestety coś nam nie chce działać. Restart komputera, nic nie pomógł. Jedźcie, Ksamus. Jest powoli. A przyczepy ostatnio jadą. Aha, dobra Kuba. Spoko. A kto mnie tutaj w nim coś zmienił? Stuknie mnie ktoś? Ale na siódemkę jedziemy. Jedziemy na pole numer 7, tak zgadza się. Tylko znowu, czekajcie. Kto się zawijacił? Kuba. Oj, Kuba. Nie pij za kierownicą więcej. I lewą stronę macie się ustawić, nie? Jep. Nie, wyłącz tego pracownika głupiego. Kuba, zwolnij inną drogę. Sorry. Bo tylko pracownika otwaliłem. A co, już możecie rozkładać się powoli w miarę. Już jestem rozłożony. Oni tam jadą. Tutaj również pokażemy FPS-y całe 19. Czekaj, 30 parę złapał w pewnym momencie. No wy środkiem idziecie. A czemu nie? A czemu nie? I tak nikogo nie ma. Ej, wyłącz te koguty. Jak ja ci włączę. Ja cię włączę i by było fajnie. Majski Samus. Nie. Bywajcie jeszcze. Mówiłem się, że się wcześniej się rozłożyli już. Ja już. Ale kto to kombajnem jedzie? Samus. Ksamus, będziesz jechał ostatnio odjść na chwilę. Bo widzę, że ty sobie nie możesz poradzić. X się jeszcze. Ropę rozkłada. Odjedź. O panie. No i co robisz? Dobra, ja no i co robisz? Jedź mi już. No puśćcie mnie. Wyłącz te koguty. A co? Weźcie sobie tego, ustawcie, żebyście skręcali bokiem, nie? No dobra. Będziecie mieli lepszy skręt. Cichu trzeba ustawić. Czekaj, kurde, zawiesiłem się na ziemi, co dziwne. Czy tam niczego? Czemu to mi nie... Dobra, teraz mi to zbiorę. Bo ja nie włączyłem przez przypadek. Jak sypią te buraki? A i tam poprawcie ja weźcie. A jest na początku. Kto tam jedzie jeszcze? W lewo. Nie róbcie takich omijaków. Oj, sorry. A tam na początku kto awczy? Kto jest awczy? Weźcie Rocket, zobacz kto tam jest, jakbyś mógł. Kto na pracowniku jedzie? Czekajcie. Ksemus awczy. Co mi tu się popsuło? Jak się ropy tam rozkłada? No mówię ci, X-em. X-em. Człowieku, ty grałeś kiedyś w ogóle Fresa? Człowieku, ja będę. No już. Czekaj. Na czym będziesz wiesz? Bez kurde. Bez czego? Przychód, prawo. Ja nie, sobie nie wiem o co ci chodzi. Wiesz jak ja jadę? No. Sobie to samo włącz. Nie, to tego. Ja wolę takim. I zaczęło się 3000 pingu, 4000 pingu, 5, 6, 7... Mało buraków leci. Center, polecam ci kupić procesor. Polecam sobie ten... Kamisor. Ja nie mam problemu. Polecam ci kupić nowy komputer. Bo procesor, ja? Żeby kupić, to muszę wszystko wymienić, cały komputer. Nie, ale na soketa, jeśli akurat tego soket ci pasuje, to prostka samego możesz wymienić. Nie, muszę nie? Wszystko wymienić. Cześć Miłosz. Damn, siedź ze mną, witaj. Ej, ale miły szan. Pan ustąpił mi pierwszy. O, belka. A, nie wiem, tam są zielone, wywrócone. Tak, za mnie uważaj. No, center wywrócił belki. Ja tylko headerem wjechałem na dwie belki i pociągnąłem je. Możesz do kolejnego jechać.
ciężko. Czekajcie, Rokes, ja tam jest, obsługuję, wyłożę. To są najlepiej ustawcie, żeby wam w połowie łamało. To ja tutaj... Nie, ten kombajn. Ja dla mnie się tak najlepiej na nim gra. Miłoszu, wystaw rurę. Co? Ja nie lubię maszyn, które mają zwrot na ten... Po kolei się napełniamy, Rokes, czekaj. Najpierw się strzelik napełnimy, a później my. Po kolei... Czekaj, to będzie odejść od lejszy. Okay, bo ja cofam. Bok. Kto jedzie koło mnie, niech zwolni. Ja jadę. To zhamuj już całkowicie, bo ja się nie zawrócę tak. Jak zbyt blisko podjedziesz mnie. Jak? No stój. Wystaw rurę. Miłoszu, drogi, wystaw rurę. Mam dopiero 18%. No i ci tego, ale ty... Ale to jest dużo. Ty zobacz, że to jest litrów. 7 Mogliśmy jednak jeszcze na jeden jeździć kombajn. Mogliśmy? No, Xemus tam stoi gdzieś, nie? Chyba, że dojechał. Nie, jedzie. Jedzie. Tak, bo lagam, nie. Jak chcecie, to możecie ten zakręt tak robić trochę bardziej na okrągło, potem byśmy się w ogóle nie zatrzymywali. Który? Ten, co tam był za nami wcześniej. A. Co każdy musiał cofnąć. Prówcia sobie idzie. Center przed tobą. O, gdzie? Chowa idzie przed tobą tą drogą. O, chyba cię coś... To masz tego, inaczej jest synchro, nie? Prawie nawet chodzą tędy. O Boże, ludzie, do czego to doprowadzili? Tutaj mamy JCB stoi. Center tam na tej prostej, to mnie tam wysypiesz. Mam, bo mam tylko 10, 11 ton. No, ja to już, już będę miał 20. Ale chyba jedziesz? Bardzo. 20, nie, 16, 15. Fajny jest odgłos, kiedy ta ropa wysypuje. Ten najlepszy przynajmniej obroty. To do koło mnie szedł niedawno. Ja. To masz sobie wsiąść do mnie. A ktoś już ze mną w górę jedzie. No ja jedę. Ty, a to ty jedziesz. Ja nie zauważyłem. Czekaj, zacznijmy jego skalowania. On trochę ta. Jest tego, mały, wraz wyskalowany. A to chyba wszystkie pojazdy mają. Koniec. Kto do mnie podjedzie? Rywacie. Kogo, mnie? No, przerwało cię. U mnie jak też. Nie? No, muszę wejść na ten. To nie wiem. Zada ma, ktoś ma powyżej 20%? Ja mam 27. Ja mam 7 ton jakieś. Co, ten shake prawie pełny? Nie, no ja mam 11 ton. Ile? 54%. To Milo, wysyp co masz? Azu, ale zrobię ten zakręt. Na przyczepach tyle procent. No, 54 już. Rejk do mnie przyjedzie. Nie już, chwila. Milo się wysypie. Pusta. Pusto? Jep. Patrz jak wykręcił. Ale laga zupa. Prawo nie wieź, bo tu jest chyba płot. A przez niego chyba się nie da przenikać. No taki trochę niewidoczny płot. Jadka. Jeszcze dawaj trochę. Daję radę. Rok, ty... Ej, ty szczurze jeden. Ja mam niby teraz... Może. No Rok zawija zakręt na pół okrągło. 90 stopni. Kuba, wysypiesz po tego przyczepę. Ja jeszcze akurat żadnego mijaka nie zrobiłem na zakręcie. Nawet kod prosty, udało mi się zrobić pół okrągło. Dobra, to jeźdź tam, nie? Już podjadę. Ale widzę na początku tutaj omijaki są jak ciort. O Jezu. To tylko Milo. Ja pierdzielę, no wiesz co? Rozumiem 2-3 braki, ale nie 50. Ja mówię, to tylko Milo. Nic nie widziałem. Tylko nikt nie musi wiedzieć, no. Szejk, no. Musisz gadać głośno. To jest nasza tajemnica, cicho. No, ty, ale tamten omijak to nie ja. Na początku. Dobra, jestem pełny. Ja tam dalej.
Bo ja tutaj widzę, że tam dalej to, to jest praktycznie co metr. To jest umiar. To roka mina. Cię trąbne zaraz tamto. Jaki ma klakson? A ten ma standardowy. Nie, mój ma. No twój nie, ale te ropy mają standardowy klakson. Centrale omijaki. Jeden burek, a nie tam co było na początku 50. Cicho. A, mój, teraz muszę jeden burek. No takie kilka buraków pominiesz i już zawsze coś. Ale przez siebie rok będzie stratny i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Oj tam, oj tam. O, ale drifty w bramie, nikt nie widział. Odbierze mi stres, jeśli w ogóle jakokolwiek dostaje. Rok, a gdzie się buraki sypie? No, tam masz tak. Drugim wjazdem, gdzie wjeżdżasz. Jest taka druga wiata koło ciężarówek chyba. Albo nie, nie tutaj, czekaj. Bardziej na środku pola. Tak naprawdę powinniście na ten, na pole zostawić te buraki. No ale chyba nawet jeszcze modu nie ma na wysypywanie, gdzie się chce. Bo co? Wiem, że w 13 był mod, gdzie chyba tylko miałeś jakąś kombinację, miałeś klawiszy i nie dało ci sypało. Może wysypać na ziemię. Nie mam, nawet nie mamy do zbierania. Może. U nas był ten mod, że wyznaczenie punktu, gdzie można wysypywać. No. I się umieszczała, potem się wysypywała, potem był specjalny mod, nie wiem jak was się to nazywa, mnie się to nazywa mysza, co przyjeżdża i zbiera. Nie, ale też był center inny mod, trochę lepszy według mnie. Nie tylko miałeś chyba kombinację dwóch klawiszy i automatycznie ci się tworzył obiekt, w którym mogłeś wysypywać. A ty wychodziłeś, klikałeś przecinek i mogłeś już w tym czasie wysypywać. Czemu przecinek? Nie wiem, bo tak było ustawiony ten przecinek, klikałeś i ci się stawia taki jakby pachołek. Nie wiem. Ja to po prostu od razu było pewną kombinację klawiszy, jakieś tam dwóch chyba. Pytanie, kogo teraz naprawiamy? Ktoś może do mnie przyjechać. Zabierać. Ja idę. To czekaj, Rok, złamać ten zakręt na półokrągło? No, możesz. Tylko zrób podstępy, kto jedzie za tym terem. Chyba gram bez chudów. Miło. No, właśnie widzę na półokrągło. Musimy robić większe odstępy. Bo jest za dużo obiektów. Prawie jeden koło drugiego. Co mila, na razie to szek, czy nie? Wszystko na mila, tak? Nie, ja się cieszę, że mila jedzie za mną, bo zawsze ten, jak kosiliśmy piątkę, ten bym ustępował. No ja zawsze ustępuję. No, ty zawsze jedzie za mną. No właśnie, tak to jest dziwne, bo ostatni wyjechałem praktycznie. Ja wyjechałem drugi, ja jestem pierwszy. A ja wyjechałem przez ostatni, ja jestem drugi. Bo to, czekaj, bo ja się zamieściłem, dlatego jesteś drugi. Co? Jaki masz problem? Bo odpiąłem przyczepę i nie mogę jej teraz podpiąć. Jeszcze powiedz mi, że w budynku pewnie. No. Tak. Teraz to wyciągaj. Nie wiem, jaka musisz jakoś to zrobić zanim przyjedzie. Cokolwiek do ciebie wysypać. No dupę Jasia, no! Jeszcze nie wysypałem. Ja idę szybko do ciebie, zobaczę. Ale komu mogę zostawić na bok? Dobra, zaraz. Najwyżej się przesiądźcie. To jest ten drugi magazyn. No. No tu sobie przypadek odpiąłem, nie wiem czy to tu się typie. Tutaj, tylko że koło tego, widzisz? Nie, czekaj, to nie tutaj, tu ziemniaki. Z drugiej strony. Ja przez przypadek tutaj chciałem wysypać. Tutaj są buraki. Chyba. Co? Co tutaj jakby jakiś taśmociąg chodził, co słychać? Ja nie wiem czy ma jakiś jakby taśmociąg słyszę. Albo to mi się ropa zbugowała. Kto to pcha moją ropę? O Jezu, Jezu. Kuba, czy ty jesteś ślepy? Nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Rok, daj mu ten motek, będzie klepał, nie? I spraje, i będzie mało. A to jest do 15 ten mod na uszkodzenia? Nie wiem, chyba jest. Jak jest, to ja go dogram. Czekaj, Kuba. Już ja to poprawię. Ale musisz zwolnić, żeby omijaków nie było. Rok, do tej następnej, tak? No to chyba obok. Tylko musisz blisko podjechać, nie?